Słowo Boże na dziś, 21 stycznia 2024 roku. Trzecia niedziela zwykła, niedziela Słowa Bożego. Czytanie z Księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto 1 dzień drogi i wołał i głosił. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 25. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali. Ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi poszli za nim. Oto Słowo Pańskie.